Wszyscy.pl. Jesteśmy bezpieczni. Hubert Piściwujewski, Kamil Łaszczyk. Witam. Gratulacje na początku. Dziękuję, bardzo dziękuję. Ale nie obyło się bez problemów. Dwie przegrane rundy. Wygrana na ostatnie sekundy przed końcem czasu. Kamil, na pewno w głowie już było to, że witałeś się z tą porażką, czy jeszcze nie? O nie, ja zawsze walczę do końca. Słyszałem, że muszę tą walkę wygrać przed czasem. No i fajnie, że się udało wygrać z nim w parterze, więc no, co do tego, bo jestem Stojkowiczem, więc udało mi się wygrać w parterze. Więc mogę się tylko cieszyć. Kamil, zacznijmy od samego początku. Pierwsza runda. Na początku walczyliście w stójce, ale potem było to obalenie. Wiedziałeś, że taki będzie plan Amadeusza, nie mógł być inny. No tak, tak. No, ma świetnego trenera, który no, dobrze mu mówi, dał dobre podpowiedzi. Wiedział, że nie ma szans w stójce. Próbował w parterze, no próbował. No. Ja się tego mówię, cieszę, że wygrałem w parterze z nim, więc no. Się cieszyć. Słuchaj, druga runda. Po co ty kopałeś? Ja robiłem wywiad z swoim trenerem, spytałem się go, czy wy mieliście kopać? Mówi, ja nie wiem, co on robił. Ja tak jak mówię, jestem takim chłopakiem, że ja lubię wyzwania, lubię się bić. Trener mówił, żeby nie kopać, ale gdzieś tam w głowie mówi, kurde, kopnę. Pokazał siłę, był silny, trzeba to przyznać, co? No tak, tak, no kurczę, no ja boksuję 57 kilo normalnie. Przytyłem, można powiedzieć, jadłem jak świnia, mam bęben, jak nie powiem co, jakbym był w ciąży, ale tak jak mówię, narzeczona w ciąży, więc ja przy okazji będę razem z nią zbijał. Słuchaj, no to ogólnie gratulacje, że będzie potomstwo. Kolejna sprawa, jak ocenisz postawę Amadeusza w walce? No pokazał na pewno też charakter, tak? Szedł cały czas, znaczy szedł, bardziej uciekał, tak? Chodził, był czujny, próbował, wiedziałem, że chce, będzie wchodził w te nogi. Udawało mu się, no ale tak jak mówię, no wygrało tutaj doświadczenie, może nie doświadczenie, wygrało tutaj po prostu charakter, kondycja, wytrzymałość. Jaki był plan na pojedynek? No plan był zadawanie ciosów, męczenie go z wodami, zadawanie ciosów i uciekanie. Słuchaj, a kolejna sprawa, co ci mówili trenerzy w przerwach na rundy, ponieważ ty miałeś, przegrywałeś każdą rundę, pierwszą i drugą, co ci mówili trenerzy? Że mam zadawać ciosy i uciekać i nie potem, mam być ruchliwy, że mam go męczyć z wodami, no i to się udało, widziałem, że się męczy, że każdy zwód go spinało, więc wygrane jest, jeszcze tak mówię, w parterze. Zajebiste. Czy ty się bałeś uderzać z łokcie? Ty chyba się spytałeś sędziego, jak uderzałeś o łokcie. Tak, no kurczę, no ja jestem sportowcem, nie chciałem na pewno sfaulować, żeby nie było faulem i czekałem, patrzyłem się na sędziego, czy mogę, patrzyłem i nagle słyszałem trenera, że mogę, no to zacząłem bić. Siatka, pierwszy raz walczyłeś w klatce, jak to było pracować na siatce? Widziałem, że kilka razy złapałeś się. Tak, złapałem i za to bardzo przepraszam, no nie jestem tego jeszcze przyzwyczajony, no nigdy, no nie walczyłem w klatce, więc no to jest coś innego było dla mnie, więc gdzieś tam intuicja mówiła złap, ale gdzieś tam w głowie było, że nie mogę, więc puszczałem. Słuchaj, ale właśnie, pierwszy raz walczyłeś w klatce, ale czy ostatni? Bo moim zdaniem ty masz zadatki, żeby zostać w tym fejmie. Chciałbyś jeszcze poczuć tego MMA? Wiesz co, nie mówię, nie? Ale no chcę wrócić na pewno do boksu, bo to jest mój sport, którego kocham. Myślisz, że ta wygrana pomoże ci teraz w karierze bokserskiej? Wielką mam taką nadzieję, że to pomoże. No dzisiaj, tak jak mówię, świat zwariował na tych lajkach i obserwujących. No przyszedłem tutaj, mam dużo więcej obserwujących, dużo więcej wie, że jesteś taki jak Kamil Łaszczyk, więc myślę, że będzie mi łatwiej dostać walkę o tytuł. Dużo więcej osób wie, dużo więcej osób cię ogląda. Ja to widzę po materiałach, jak się klikają z tobą wywiady. Nawet twój sposób wypowiedzi się poprawił, bo w porównaniu do pierwszej konferencji, a teraz, podoba ci się to? Chciałbyś tu jeszcze być kiedyś? Nie mówię, że nie. Tak jak mówię, nie mówię, że nie. Masz ważny kontrakt, tylko ci przerwę. Tutaj podpisałeś na kilka walk? Nie, podpisałem na jedną walkę. Jakbym przegrał, to mam walkę rewanżową, więc jeżeli będzie chciał Amadeusz rewanżu, no to pewnie udam. Tylko, że wtedy już w K1, więc jeszcze lepiej. I to jest bardzo ciekawe. Czyli jeżeli Amadeusz chciałby rewanżu, to ty mu dasz ten rewanż. No, a dlaczego miałbym nie dać? No, ja jestem, tak jak mówię, jestem sportowcem i to jest tylko kwestia dogadania. Czemu nie? Kamil, a kiedy ty biłeś w tym parterze, miałeś w głowie, że sędzia zaraz to przerwie, czy jednak bałeś się, że te kilka sekund może zabraknąć? Kurczę, no ciężko mi powiedzieć. No biłem i czekałem, aż będzie koniec. No bo już był gong do 10 sekund. Słyszałeś go w ogóle, czy nie? Nie, no to z amok i bijesz po prostu. No kurczę, czekasz, aż sędzia przerwie. Nie, czekałem, aż przerwie. Jakby nie przerwał, no to bym przegrał. No a że przerwał, no to
to dziękuję. A jak ci się ogólnie podobały konferencje, programy? Jak ty to ocenić teraz przez pryzmat czasu? Kurczę, no inny świat, tak powiem, inny świat, ja tak mówię, nie? Ja nie lubię wyzywać, ja nie lubię za dużo gadać, ja lubię wchodzić i robić swoje, więc no. Świat troszeczkę się zmienił, muszę się do tego jakoś próbować dostosować, spróbowałem. Wiem, że może nie wychodziło to jakoś tak najlepiej, jakbym chciał, ale no tak jak mówię, jestem tu pierwszy raz. A ty masz jeszcze kogoś, z kim załóżmy chciałbyś się zmierzyć w klatce, czy nie? No nie, nie, nie. Amadeusza chciałem ze względu na to, tak jak mówię, uderzę tego chłopaka z Partyzanta i mówię, nie, no, takich ludzi trzeba nauczyć troszeczkę pokory, szacunku. I tylko dlatego tak naprawdę tu jestem. No i też tak jak mówię, dla pieniędzy, żeby zarobić. To powiedz teraz nam, ile zrobiłeś treningów MMA, ile zrobiłeś treningów zapaśniczych? Kurczę, no ciężko mi powiedzieć, bo tak mówię, trenowałem miesiąc i dwa tygodnie. Trenowałem dwa razy dziennie. Musisz się to przeliczyć. Czyli te informacje, że ty trenowałeś kilka miesięcy, są fałszywe, są błędne? Nie, nie, no kilka miesięcy, no weźcie, byłbym dużo, dużo lepiej przygotowany, byłbym dużo, dużo cięższym zawodnikiem, byłoby na pewno jeszcze łatwiej, bo na pewno łatwiej było mi wyjść z tego parteru jeszcze, no byłoby na pewno dużo, dużo lepiej, no. Niecałe półtorej miesiąca to jest mało, w boksie trzeba się doświadczyć i to jest, żeby się tego nauczyć, to jednak trzeba dużo, dużo czasu i no, myślę, że w MMA jest podobnie. Widziałeś ten komentarz Ring Polska, możesz to skomentować? Kurde, nie widziałem. Mhm. Ja tylko odpowiedziałem, że biorą do wywiadów ludzi, którzy wyszli z więzienia. Powiem szczerze, no, byłem zażenowany, że zrobili wywiad z tym człowiekiem, który no tak naprawdę nic dla mnie tak naprawdę nie robił. Może nie do końca, że nic, no coś to jednak tam mi pomagał. No ale tak jak mówię, zrobił coś, czego miałem nie zrobić, chciał mnie wydymać, a ja tego nienawidzę i straciłem do niego zaufanie. I to ku tyle. Wylało się też sporo szamba właśnie przez to ostatnio. Chyba z tego co wiem, dostaliśmy wtedy informację na konferencji, że będzie jakiś pozew o zniesławienie. Obawiasz się trochę tego, czy nie? Ja wysłałem kontrakt, zerwanie umowy. Nie dostałem żadnego odpowiedzi. No to przepraszam, to ja wiem, że ja niczego nie zrobiłem. Wiem, że to on spieprzył i tyle. No tak ja mówię, no mam od tego adwokata. Będzie chciał iść do sądu, zapraszam. Słuchaj, a jeszcze tylko spytam teraz o Mateusza Borka, bo teraz to jest aktualnie twój promotor. Jak wygląda teraz twoja kariera bokserska? Bo z tego, co wiem, mówił kiedyś, że być może będziesz miał walkę marzec? Coś takiego. Tak, bardzo to jest możliwe, że w marcu. Nie ukrywam, że nasz kontrakt się skończył, ale na pewno usiądziemy pewnie po gali tej i będziemy rozmawiać. Kamil, to już tak kończąc już to wszystko, całą tę rozmowę. Wszedłeś do tego świata. Wygrałeś finalnie, ale powiedz mi, czy bałeś się tego, że po tej porażce, to co mówił trener Mirek, że bałbyś się gdzieś wyjść? Nie, nie, nie. Jakbym przegrał w boksie z nim, to uwierzcie, żebym pewnie nie wychodził z domu. A to jest, kurde, to jest inna dyscyplina. Chłopiec jest dużo ode mnie cięższy. Stoczył już kilka walk jakichś tam fenomenów. Jak ktoś mówi, że kurde, że byłoby wstyd, jakbym przegrał. Wstyd to krasi w pasi, to tak do nas. No, jak ktoś tak, takie rzeczy mówi, no to musi być idiotą. No, jakbym wygrał ze mną w boksie, no to mógłbym nie wychodzić z domu i być schowany. To tak jak mówię, no, mnie może by bolało to jako sportowca, że przegrałem z Freakiem, ale tak naprawdę niczego nie ukryciło w boksie na pewno. Zrzucaj ten bęben i wracaj do formy. Trzymaj się. Dzięki. Na razie. Do zobaczenia.